Cześć! Jeżeli w Twojej instalacji centralnego ogrzewania zabraknie ciśnienia wody poprzez to, że będziesz odpowietrzał grzejniki, albo na przykład poprzez jakąś nieszczelność w instalacji, to oczywiście kocioł grzewczy przestanie działać. Wyświetli się błąd, który spowoduje, że pompa wody nie będzie pracować, a sam kocioł nie będzie grzał. W związku z czym trzeba dobić instalację centralnego ogrzewania wodą. Jak widzicie, tu mamy błąd. A no, dlatego jest ten błąd, bo nie mamy żadnego ciśnienia w naszej instalacji. Po prostu spuściłem zbyt dużo wody poprzez odpowietrzanie lub spuszczanie wody z grzejnika. I teraz w naszej instalacji brakuje tej wody. Dlatego też w kotłach grzewczych jest zawór, który umożliwia dobicie wody do instalacji centralnego ogrzewania z zewnątrz, czyli z naszej instalacji wodnej w mieszkaniu, domu, czy też w obiekcie. Dobijamy. Do ciśnienia jednego bara, jeżeli już nie będziemy więcej nic e, pracować, czyli nie będziemy nic odpowietrzać. Ale jeżeli planujemy jeszcze odpowietrzać grzejniki, to warto uzupełnić ciśnienie wody do około 1,5 czy też nawet 2 barów. Jak widzicie, błąd już się automatycznie skasował, ponieważ ciśnienie wody wzrosło powyżej 0,5 bara. Takie ciśnienie jest ustawione w kotle jako minimalne, aby kocioł mógł pracować i pompa wody, żeby mogła skutecznie pompować wodę w naszej instalacji centralnego ogrzewania. Ok, 1,8 bara, tak zostawimy i w tym momencie zakręcamy zawór i już instalacja pracuje poprawnie. Ciśnienie wody jest także z zapasem, w związku z czym możemy teraz dalej odpowietrzać grzejniki, jeżeli mamy taką potrzebę. Zobaczcie, oczywiście, jeżeli mamy taki manualny odpowietrznik, wystarczy odkręcić, czy to będzie za pomocą specjalnego odpowietrznika, czy to będzie manualnie w ten sposób, za pomocą kluczyka, czy wkrętaka płaskiego, to nie ma żadnego znaczenia, ale gdy jest ciśnienie w instalacji, to albo usłyszymy syczenie powietrza, które się wydostaje z grzejnika, gdy grzejnik się uzupełnia, ale oczywiście oczekiwanym jest, żeby woda leciała ciurkiem. Jednak w momencie, kiedy teraz odpowietrzamy grzejnik, to znowu spada ciśnienie wody w instalacji centralnego ogrzewania. Gdy woda się wydostaje tak, jak teraz widzicie, to już mamy pewność, że nasz grzejnik jest odpowietrzony, ale cały czas tracimy ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania. Zatem po odpowietrzaniu grzejników warto podejść do kotła grzewczego i zweryfikować ciśnienie, ewentualnie dalej uzupełniać, tak abyśmy mogli pracować przy normalnym ciśnieniu wody. Inna sytuacja oczywiście może być taka, że wasza instalacja centralnego ogrzewania, wasz kocioł nie jest podłączony do e, źródła wody, w związku z czym trzeba podłączyć kocioł do źródła wody, albo e, część instalacji wodnej warto, żeby miała zawór, do którego możemy się podłączyć z bieżącą wodą i uzupełnić e, ciśnienie wody e, w naszej instalacji, gdyby była taka potrzeba. Niektórzy mają takie instalacje centralnego ogrzewania i nie wiedzą, gdzie znajduje się taki zawór. To najczęściej instalatorzy takich instalacji starego typu zostawiali zawór kulowy, na przykład gdzieś przy wannie, przy, przy prysznicach, czy w innych miejscach przy podłogowych, gdzie można za pomocą dodatkowego przewodu, dodatkowej rurki, czy też elastycznego przewodu się podłączyć z bieżącą wodą, na przykład podłączając wodę z kranu. I uzupełnić ciśnienie wody przez taką dodatkową rurę, podobną jak rura, którą mamy podłączoną do pralki, zmywarki, tak więc można sobie w ten sposób poradzić i uzupełnić ciśnienie wody. Dziękuję Wam za uwagę, cześć!